Biowet Puławy Spółka ZOO jest polskim nowoczesnym producentem leków i preparatów weterynaryjnych. Poprzez swoją działalność w znacznym stopniu przyczynia się do ochrony zdrowia zwierząt i ludzi. Zabezpiecza służbę weterynaryjną, polskie rolnictwo i hodowców zwierząt w skuteczne i bezpieczne leki. Historia Biowetu sięga dwudziestolecia międzywojennego. Do licznych problemów, które nękały odradzające się wówczas państwo polskie, doszedł jeden niezwykle groźny – księgosusz, wirusowa choroba bydła. Brakowało leków i fachowego personelu lekarskiego. Wobec totalnego zagrożenia hodowli zwierząt dla całej Europy, ówczesne władze weterynaryjne podjęły natychmiastowe kroki. W październiku 1920 roku Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych zobowiązało Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach do zbudowania wytwórni surowicy przeciwksięgosuszowej i uruchomienia jej produkcji. Na miejsce budowy wytwórni wybrano oddaloną o 4 km od Puław leśniczówkę Michałówka. W ciągu pierwszych 16 miesięcy działania zakładu wyprodukowano prawie 15,5 tysiąca litrów wysokowartościowej surowicy, którą zaszczepiono całe zagrożone księgosuszem bydło w Polsce. Był to początek zorganizowanej produkcji leków weterynaryjnych w Puławach. W 1922 roku księgosusz uznano za chorobę zwalczoną. Przy niewątpliwych zasługach Polskiej Służby Weterynaryjnej był to również wielki sukces producenta surowicy, którego kontynuatorem jest spółka Biowet Puławy. Biowet może pochwalić się 95-letnią piękną i dumną historią. Dzięki determinacji i ofiarności wspaniałych, pełnych poświęcenia ludzi, zakład nigdy nie przestał się rozwijać. Decydujące dla istnienia Biowetu okazały się lata 90. Z obawy przed prywatyzacją w obliczu niepewnej przyszłości Rada Pracownicza na wniosek dyrektora Mirosława Grzędy podpisała w listopadzie 1995 roku uchwałę o prywatyzacji zakładu w formie spółki pracowniczej. Po zakończeniu procesu prywatyzacji wszyscy pracownicy stali się udziałowcami przedsiębiorstwa. Z perspektywy lat okazało się, że prywatyzacja firmy jako jedna z nielicznych w Polsce była wysoce udana. Obecnie w ofercie firmy znajduje się 57 preparatów obejmujących szczepionki, antybiotyki, preparaty wapniowe, sulfonamidy, środki przeciwpasożytnicze, preparaty mineralno-witaminowe i diagnostyczne oraz wiele innych specjalistycznych grup leków przeznaczonych dla różnych gatunków zwierząt. Biowet opiera swoją działalność na badaniach naukowych prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę. Współpracuje z najlepszymi ośrodkami naukowymi w Polsce. Zakład wspierają specjaliści ze wszystkich dziedzin medycyny weterynaryjnej w kraju i za granicą, z akademii medycznych, instytutów, wyższych uczelni politechnicznych i uniwersyteckich. Biowet od wielu lat współpracuje z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym, Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach w zakresie badań naukowych oraz Państwowej Kontroli Produktów Immunologicznych. Spółka posiada Wydział Preparatów Iniekcyjnych, który jest jednym z nowocześniejszych obiektów w Polsce. Obszar produkcyjny stanowi kompleks pomieszczeń czystych z systemem śluz, zaopatrywanych w filtrowane powietrze za pomocą instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej, zapewniającej odpowiedni gradient ciśnień między pomieszczeniami. Aseptyczne etapy procesu odbywają się w cleanroomach klasy A w otoczeniu klasy B. Wydział wyposażony jest w instalacje procesowe, wody do iniekcji, wody oczyszczonej, pary czystej, instalacji CIP, SIP oraz nowoczesne urządzenia technologiczne wykonane w standardzie GMP. W 2008 roku został uruchomiony nowy Wydział Biologii zajmujący się wytwarzaniem produktów immunologicznych, szczepionek i preparatów do diagnostyki in vitro. Budynek wyposażony jest w wysokiej klasy pomieszczenia czyste z systemem śluz osobowych i towarowych wraz z instalacją klimatyzacyjno-wentylacyjną, zapewniającą odpowiedni nawiew filtrowanego powietrza i barierę ciśnieniową. Wytwarzanie produktów zgodnie ze standardami GMP zapewniają nowoczesne urządzenia i instalacje pomocnicze. Wody oczyszczonej, wody do iniekcji, pary czystej, azotu, sprężonego powietrza. Na wydziale znajdują się moduły do wytwarzania antygenów bakteryjnych, mykologicznych, moduł do pracy z czynnikami biologicznymi należącymi do trzeciej grupy zagrożenia oraz pożywkarnia.
prace z drobnoustrojami i operacje aseptyczne odbywają się pod nawiewem laminarnym klasy A w otoczeniu klasy B. Potwierdzeniem wysokich standardów systemu zapewnienia jakości są certyfikaty GMP na zgodność z Europejską Dyrektywą 2003/94 dla wszystkich form leków, produktów iniekcyjnych, biologicznych i niesterylnych uzyskane na podstawie okresowych inspekcji Głównego Inspektora Farmaceutycznego. W 2014 roku zostało otwarte Centrum Badawczo-Rozwojowe, w którym realizowane są prace badawcze na różnych etapach wdrożenia we współpracy z jednostkami naukowymi umożliwiające wprowadzenie do oferty nowych produktów. Centrum uczestniczyć będzie również w udoskonalaniu już istniejących produktów oraz opracowywaniu metod ich badania. W przyszłości możliwe jest prowadzenie badań na rzecz podmiotów zewnętrznych. CBR stworzyło również nowe stanowiska pracy. Osiągnięcia Puławskiego Biowetu, wyrażające się wieloma dokonaniami, zostały zauważone i nagrodzone przez gremia gospodarcze i społeczne w Polsce. Zakład został uhonorowany tytułem ambasadora województwa lubelskiego, gazelą biznesu, złotą złotówką za dobre wyniki ekonomiczne, nagrodą Naczelnej Organizacji Technicznej oraz licznymi nagrodami ministra rolnictwa. Najważniejszym sprawdzianem działalności firmy jest to, jak oceniają ją odbiorcy. Krąg klientów Biowet Puławy stale poszerza się i obecnie firma współpracuje również z kontrahentami zagranicznymi. Białoruś, Rosja, Ukraina, Albania, Węgry, Wielka Brytania, Chorwacja, Rumunia, Malta, Litwa, Dania, Bułgaria, Mołdawia, Hiszpania i Belgia. Dokonania te są owocem pracy zarządu, kadry inżynieryjno-technicznej i całego zespołu pracowniczego. To suma dorobku wielu pokoleń, wspólny powód do dumy oraz ciągłe poszukiwanie perspektyw na przyszłość.